Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski, witam w programie Republika po południu. Dzisiaj zajmiemy się założeniami Krajowego Planu Odbudowy i Nowego Ładu, nowymi sondażami i planami pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, żeby zająć fotel prezydenta kraju w 2025 roku. Zapraszam. I witam serdecznie przemiłych gości programu. Pani poseł Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dobry, witam serdecznie. Kłaniam się pani poseł. Pan senator Wojciech Konieczny z Lewicy. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. I pan poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. No właśnie, dzisiaj rzecznik rządu Piotr Miller na konferencji prasowej zadał ważne pytanie. Może poproszę o krótki materiał. Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo zaskoczeni tym, co dzisiaj usłyszeliśmy. Dzisiaj polska opozycja de facto proponuje polexit. Opozycja proponuje, aby odrzucić najlepszy budżet Unii Europejskiej w historii, zarówno dla Polski, bo to jest blisko 770 miliardów złotych, które może w najbliższych latach popłynąć do Polski na działania infrastrukturalne, na działania technologiczne, na wsparcie polskich przedsiębiorstw, jak i próbuje zablokować budżet unijny dla wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. To jest o tyle dziwne, że ze strony opozycji bardzo często słyszymy o wartościach europejskich. Jak dzisiaj widać, niestety wartości europejskie ustępują partyjnym interesom Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, która w imię partykularnych interesów dzisiaj próbuje szantażować rząd, jeżeli chodzi o kwestie związane z budżetem unijnym. Jeszcze kilka tygodni temu słyszeliśmy ze strony Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, części opozycji, że powinniśmy za wszelką cenę walczyć na szczycie europejskim o ten budżet. Krytykowano nas za to, że w ramach słusznej strategii negocjacyjnej próbujemy walczyć o większy budżet unijny kosztem potencjalnego weta unijnego. Dzisiaj, gdy na stole leży najlepsza oferta wynegocjowana przez premiera Mateusza Morawieckiego, polska opozycja proponuje weto. Proponuje zablokowanie budżetu unijnego w imię walk na terenie Sejmu, w imię walk sejmowych, w imię swoich partykularnych interesów. No właśnie, pytanie do naszych gości, bo Polska jest w kryzysie wywołanym koronawirusem. W takim samym kryzysie jest pół świata, w związku z tym no, trudno tego nie zauważyć, ale metodą wyjścia z tego kryzysu są właśnie chyba propozycje zawarte w Krajowym Planie Odbudowy i Nowym Ładzie Gospodarczym. To jest taki moment, kiedy warto by poważnie rozmawiać o naszej przyszłości. Pani poseł Urszula Pasławska, jak te propozycje przyjmuje Polskie Stronnictwo Ludowe? Jeśli chodzi o środki europejskie z nowej perspektywy, jak i ta strategia odbudowy państwa, jest to nam niezmiernie potrzebne. Jest to potrzebne polskim przedsiębiorcom, samorządom, ochronie zdrowia. Właściwie każdy aspekt dzisiaj życia społecznego i gospodarczego wymaga wsparcia. Trochę się dziwię, że nasze propozycje, które mówią o konieczności uzyskania konsensusu w wydatkowaniu tych środków, są tak źle odbierane. My oczekujemy od Prawa i Sprawiedliwości, od Zjednoczonej Prawicy, że środki europejskie będą wydatkowane w sposób uwzględniający interesariuszy społecznych, samorządowych. Proponujemy, aby w wydawaniu tych pieniędzy brały udział samorządy. I chyba nic w tym nie powinno być zdrożnego, nie powinno to dziwić dzisiaj rządu. Zawsze byliśmy za tym, aby państwo, budować państwo zdecentralizowane i ta decyzyjność powinna być jak najniżej, jak najbliżej obywatela. I to jest nasz oczywiście warunek. On się nie pojawił też znikąd. To jest nasza też odpowiedź na środki, gdzie każdy ma takie doświadczenia w regionie, gdzie pieniądze poszły tak naprawdę tylko i wyłącznie albo w 90 ponad procentach dla samorządów, które są związane
Zjednoczoną Prawicą. Wydaje mi się, że to jest sposób myślenia. Znaczy reprezentujemy Polskę... Pani poseł, ostatnio tunel budowany jest na terenie, gdzie nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli nie ma takich wątpliwości i takich tutaj państwo nie mają, znaczy Prawo i Sprawiedliwość nie ma wątpliwości co do tego, że pieniądze będą sprawiedliwie i w sposób transparentny wydatkowane. W związku z tym ja nie widzę tutaj problemu, dlaczego nie chcą przyjąć naszej opinii, naszego wniosku o to, aby było to związane z pewnym, z taką kolegialną decyzyjnością. Muszę powiedzieć, że fundusze europejskie generalnie charakteryzują się tym, że powinno się osiągać konsensus poprzez właśnie kryteria, które wybierane są chociażby przez komitety monitorujące. W tym nie ma nic dziwnego, ale dziwi mnie to, że sama Zjednoczona Prawica nie ma w tej sprawie jednolitego zdania. I rozumiem, zaraz że zapytamy jest, pana posła z koalicji rządzącej o to. Ale dobrze, to pana senatora Wojciecha Koniecznego, bo to wiadomo, że Krajowy Plan Odbudowy to jest dokument, który musiał powstać z uwagi na wymogi unijne. To ma być tylko wstęp do nowej umowy społecznej, nazwanej Nowym Ładem. Trochę nas to przenosi do Ameryki w latach 30., gdzie właśnie taka keynesowska, no socjalistyczna, jakby niektórzy powiedzieli, polityka przyniosła pełen sukces. Mówi się nieoficjalnie o tym, że ma być kwota wolna do 30 tysięcy, wolny, znaczy emerytura bez podatku do progu 2,5 tysiąca złotych. Co prawda muszę powiedzieć, że wczoraj pan minister Buda, który był wczoraj moim gościem, nie potwierdził tych przecieków, ale też nie zaprzeczył. Senator Wojciech Konieczny, no przecież to są wasze postulaty. Ja rozumiem, że poprzecie taki program. Panie redaktorze, no, sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jakby się mogła wydawać. Z jednej strony przecież jeszcze 2-3 miesiące temu rządzący mówili, że te pieniądze właściwie nam są niepotrzebne, o ile będą powiązane z przestrzeganiem praworządności w nieco większym stopniu niż są teraz. Wówczas były głosy, że poradzimy sobie bez tych pieniędzy. Na szczęście udało się panu premierowi zawrzeć kompromis z Unią. Te pieniądze się pojawiają. My się z tego powodu cieszymy. Prawo i Sprawiedliwość rządzi. Ma prawo do tego, żeby postępować w taki sposób, żeby realizowało swój program. Jeżeli w tym programie będą rzeczy, które my uznajemy za część naszego programu, czy po prostu rzeczy, które są właściwe, które powinny się zadziać, to na pewno nie będziemy tutaj stawać okoniem i mówić, że my nie. Tak jak tutaj w materiale było powiedziane, niecała opozycja, no nie wiem, czy można powiedzieć grozi wetem, bo to chyba tak nie brzmi też. Nie chciałbym tego tak przedstawiać, bo tak prawdopodobnie nie jest. Po prostu my również oczywiście uważamy, że podział tych środków powinien być transparentny, powinien być o wiele bardziej sprawiedliwy niż to do tej pory obserwujemy. Szczerze mówiąc, nie bardzo się tego po Prawie i Sprawiedliwości spodziewam, ale no cóż z tego, nie możemy Polski pozbawić tylu środków finansowych, nawet jeżeli one będą rozdzielane w sposób, który nas nie do końca będzie zadowalał. Także ja tutaj reprezentując PPS jako partię, która jest jak najbardziej nastawiona patriotycznie i jednoznacznie, aby po prostu Polska się rozwijała, polska gospodarka i tak dalej, więc tutaj będziemy oczywiście patrzeć na ręce, będziemy próbowali pokazywać jakieś paradoksy, jakieś niewłaściwe zachowania. To ja dopytam od razu, bo jest pan lekarzem, dyrektorem szpitala, pan senator Wojciech Konieczny. Tam pokaźny pakiet tych propozycji no, obejmuje właśnie szeroko rozumianą ochronę zdrowia, rozumianą szeroko również jako przemysł farmaceutyczny. Widzimy tę sytuację, skoro z epidemią, no, jak bardzo potrzebne nam są fabryki lekarstw u nas w kraju. Jak pan przyjął tę propozycję? No, oczywiście upadek polskiego przemysłu farmaceutycznego zawsze nas bolał. Zawsze uważaliśmy to za niewłaściwy kierunek. Jeżeli teraz pojawi się taka możliwość, żeby odbudować również no, fabryki szczepionek, po prostu krótko mówiąc, to oczywiście przyklaśniemy temu, jak najbardziej jest to dobra droga. Ja tylko powiem panu redaktorowi, że patrząc na to, co jest zapowiadane, czyli te zmiany w sieci szpitali, powiedzmy centralizacja
to, co się wydarzyło na przykład w pediatrii, że przestała być finansowana jako ryczałt, a zaczęła od wykonań, kiedy wiadomo, że tych wykonań nie ma. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to jest bardzo trudny teren i tutaj jednak podejrzewam, że nie będzie chęci dialogu z opozycją i no niestety tutaj może nie wyjść ta reforma tak, jakbyśmy sobie to zakładali, ponieważ no, mimo wszystko z całym szacunkiem, natomiast przekopanie tunelu pod rzeką czy przekopanie Mierzei Wiślanej są nieco prostszymi czynnościami niż uzdrowienie polskiej służby zdrowia i jak widzę, w jaki sposób się teraz do tego zabieramy, to mam złe przeczucia. No ale zobaczymy, pieniądze na pewno są potrzebne również w służbie zdrowia jak najbardziej i to bardzo duże pieniądze i to bardzo szybko, więc tym bardziej no, oczekujemy na ich napływ. Ale też i dobre gospodarowanie tymi pieniędzmi i tutaj chyba zgodzimy się, że wszystkie ręce na pokład. Pan poseł Andrzej Kryj, no właśnie, już wspomniała o tym pani poseł Urszula Pasławska. Dzisiaj Patryk Jaki powiedział, że moim zdaniem nie ma możliwości, by Solidarna Polska poparła Fundusz Odbudowy, jeżeli PiS postawi twardy warunek, nie będzie miejsca w koalicji dla naszej partii. No, czy ten Fundusz Odbudowy podzieli Zjednoczoną Prawicę, panie pośle? Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście problem Funduszu Odbudowy jest tak ważny i spojrzenie na to, jakie on będzie przynosił konsekwencje także w wymiarze międzynarodowym, jest tak istotne, że rzeczywiście tutaj w ramach Zjednoczonej Prawicy trwają dyskusje na ten temat, jak ten program powinien być realizowany. Natomiast z całą pewnością jest to projekt, który musi być w Polsce przyjęty, bo tak jak w materiale wprowadzającym zostało powiedziane, to jeśli ten program nie zostanie przez Polskę przyjęty i przedstawiony Komisji Europejskiej, nie będzie tylko problemem dla Polski, ale będzie oznaczało także problem dla Unii Europejskiej. A ta Unia Europejska jest spragniona pieniędzy po to, aby walczyć ze skutkami COVID-19, jak w przysłowiowa kania dżdżu. I ja chciałbym tutaj odnieść się do słów pani poseł, która wyrażała pewnego rodzaju obawy o to, jak to może być procedowane, czy jak te środki mogą być przeznaczane, przywołując pieniądze, które trafiały do samorządów w postaci kolejnych transz Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otóż pani poseł, w pierwszej transzy największe pieniądze trafiały wcale nie do tych samorządów, które były rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość, a wręcz przeciwnie, dla tych samorządów, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, rządzą ugrupowania, które są w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. W kolejnej transzy pani mówi, że 90% poszło do tych samorządów, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ja na podstawie województwa świętokrzyskiego mógłbym pani pokazać, że w poszczególnych powiatach w tej drugiej transzy samorządy, które być może nie są rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość, ale w powszechnym odczuciu są samorządami, gdzie wójt czy burmistrz sympatyzuje z prawą stroną sceny politycznej, nie dostawały złotówki, a tam, gdzie kiedyś wójt czy burmistrz był w PSL-u, a potem doszedł do wniosku, że wygodniej mu będzie kandydować z własnego komitetu, bo szyld Polskiego Stronnictwa Ludowego mu przeszkadza, tam trafiały naprawdę bardzo duże pieniądze. A jeśli byśmy się zastanowili, dlaczego tak jest być może, że właśnie na tych terenach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość rządzi, znalazły się duże dotacje, to dlatego, że one bardzo często są bardzo niedoinwestowane. Są bardzo często poprzez te 8 lat, kiedy wy rządziliście, kiedy one były pozbawiane środków, one wymagają jak największego wsparcia. Ja sobie nie wyobrażam, proszę państwa, w tym momencie sytuacji, w której ten Krajowy Plan Odbudowy nie będzie zatwierdzony. Mało tego, powiem taką rzecz.
ja całym sercem jestem za tym, żeby te konsultacje były jak najdalej posunięte. I przecież w tej chwili ten cały plan jest konsultowany, odbywają się konsultacje z różnymi grupami przedsiębiorców. Przecież tych konsultacji myśmy nie zamknęli, one będą trwały do początku kwietnia. Natomiast mam wrażenie, proszę Państwa, że opozycja w tej chwili, ta twarda, ja bym powiedział, ta wciąż totalna opozycja próbuje wykorzystać tą trudną sytuację do tego, żeby ugrać jak najwięcej. I rzeczywiście powiem tak, bardzo cieszę się, słuchając tych słów rozważnych, rozsądnych pana senatora, który ma pewne wątpliwości, ale który już a priori nie zakłada, że trzeba głosować przeciwko tym propozycjom rządowym. Natomiast chciałbym dać się odnieść państwo z PSL-u, przypomnę, są członkiem wciąż chyba Koalicji Europejskiej. To wy pod hasłami europejskimi szliście do wyborów do Europarlamentu. To wy mówiliście, że trzeba wzmacniać Polskę, pozycję Polski. No i jak wzmocnicie Polskę, głosując przeciwko Krajowemu Planowi Odbudowy? Chciałbym dać się odnieść... Pani poseł, ale też z pytaniem pani poseł, no bo jeżeli polski parlament nie zatwierdzi tego funduszu odbudowy, no to ten fundusz upadnie w całej Europie. Jak pani myśli, co powiedzą w waszej frakcji EPL posłowie na przykład niemieccy albo włoscy, jeżeli wy nie poprzecie tego funduszu? Ja uważam, że fundusz jednak, że będziemy potrafili wynegocjować czy porozumieć się co do tego, w jaki sposób mają być te pieniądze wydatkowane. Bo to, co powiedział pan poseł z PiS-u, absolutnie nie polega na prawdzie. Ja reprezentuję Warmię i Mazury, gdzie na przykład największe miasta Olsztyn, Elbląg, Ełk dostały równiutkie zero na ochronę zdrowia, na wsparcie edukacji. Także panie pośle, złożyliśmy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli zajmuje się kontrolą przyznawania tych środków. Nie było konkursów, nie było kryteriów, nie było zasad, były tylko fiszki. Ja pracowałam przez wiele lat w funduszach europejskich, przez 7 lat byłam wicemarszałkiem województwa. Żeby dostać dofinansowanie, trzeba było złożyć wniosek ze studium wykonalności, ale kryteria były transparentne. Pani poseł, czy te pieniądze były przeznaczone na telefon? Jeżeli pan będzie miał swój czas. I teraz tak, druga kwestia, o której też należy wspomnieć, to trzeba się zapytać dzisiaj rządzących, dlaczego odniosły się w swoim planie odbudowy tylko do części dotacyjnej, a część pożyczkowa jest w ogóle nietknięta. Tutaj już nie ma żadnej dyskusji, nie ma żadnych propozycji. To jest po pierwsze. Być może dlatego, że pan Ziobro ma trochę racji, mówiąc o tym, że jeżeli pieniądze będą wydatkowane w sposób niepraworządny, znaczy jeżeli będzie naruszona zasada praworządności, to nie tylko trzeba będzie zwracać pieniądze, które zostały przyznane, ale również trzeba będzie zapłacić beneficjentom, którym się udzielało tego wsparcia. I trzeba będzie tak naprawdę dwa razy zwracać. A druga rzecz, która też nas bardzo niepokoi i bulwersuje, to, że w planie odbudowy tylko 1% zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość na rolnictwo. Tylko 1% dla gałęzi, która jest tak naprawdę dzisiaj naszym sztandarową gałęzią, jeśli chodzi o eksport i prowadzenie działalności rolniczej w sposób modelowy, gdzie produkujemy najlepszą żywność w Europie. No, 1%, 2,5 miliarda złotych. Jeszcze mamy... Czas nam zgoni, a jeszcze chciałem panu senatorowi dać głos. No właśnie, ale rolnicy przecież też korzystają ze służby zdrowia, z cyfryzacji. Tam jest potężny program cyfryzacyjny. Jak pan to widzi, panie senatorze? Krótko bardzo. Panie redaktorze, no, jeżeli pieniądze unijne pójdą w jedno miejsce, to zostaną się pieniądze, nazwijmy to nasze, budżetowe, które możemy przekazać w drugie miejsce. Także ja uważam, że po prostu pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej zawsze jest dobre. I tutaj akurat no, mam taką nadzieję, ja apeluję do tego, żebyśmy po prostu jako opozycja skupili się na tym, co byśmy zrobili, gdybyśmy my mieli dzielić te pieniądze i po prostu przedstawili taki plan i to opisali. A jeżeli nie będziemy na przykład, przeznaczymy mało pieniędzy
dla rolników, no to co w ten zamian, prawda? Jak to sobie wyobrażamy? Bo, i przepraszam, bo sądzę, 30 sekund dla pana posła Andrzeja Kryja. Przepraszam, trochę niesprawiedliwie dzisiaj dzieliłem czas. Nie szkodzi. Pierwsza sprawa to taka, że rolnicy mogą korzystać także z innych programów. Taka jest prawda. Po drugie, szanowna pani poseł, dlatego mówimy tylko o części pieniędzy, bo przecież tam mamy różne ramy czasowe rozliczania tych środków i jedne muszą być wydawane w perspektywie 2021-2023, a inne do roku 2026. Więc w tym momencie państwo starajcie się konsultować z nami pewne sprawy. Jest na to czas. Różne środowiska mogą się wypowiadać do początku kwietnia, a nie od razu odrzucajcie, ewentualnie szantażujcie nas. To wy się w tej chwili pozycjonujecie na tych, którzy chcą Polskę wypchnąć z Unii Europejskiej, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo serdecznie dziękuję. Muszę tu postawić kropkę w naszym spotkaniu. Pani poseł Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dziękuję serdecznie. Pan senator Wojciech Konieczny z Lewicy. Dziękuję bardzo. I pan poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwa. Zapraszam już za chwilę na serwis informacyjny, który poprowadzi Małgorzata Chodkowska.